Cześć kochani, witam Was na kanale w ogromnym holu zakupowym, część druga ze względu na to, że pierwszy hol zakupowy taki duży był w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu ponawiamy ten hol, ponieważ zbliża się parapetówka numer 2. Ale ten hol będzie nie tylko co do parapetówki, bo dzisiaj byłam w Lidlu rano i trafiłam kilka fajnych rzeczy. Mamy czwartek, więc wszystkie obowiązujące promocje nadal trwają. Możecie spokojnie pójść na zakupy. Film widzicie w sobotę, więc jak najbardziej myślę, że zdążycie. Oczywiście wszystko poza metkami, prawda? Bo tego akurat trafić się nie da. To trzeba po prostu upolować. Nie da się trafić, że jest wszędzie promocja. Ale już Wam powiem, co takiego kupiłam. Słyszycie brzdęk, macie rację. Jest też i butelkowy alkohol. To, co kupiłam, to są kurki z etykietką. Mega mnie to cieszy. Kupiłam 5 opakowań, tylko tyle było z etykietką. 10 zł wychodzi na opakowanie. Oczywiście ja dzisiaj te kurki, jak wrócę z pracy, to za chwilę, przepraszam, za chwilę muszę wyjść. Jak tylko wrócę z pracy, ja te kurki wszystkie obgotuję i dopiero je zamrożę. W zeszłym roku zamroziłam w takim opakowaniu, też były dobre, ale jednak bardziej chrupkie i takie są lepsze, jak się je wcześniej obgotuje, więc tak też i uczynię. Dzisiaj wrócę tylko z pracy i będę gotowała. Mega mnie to cieszy, bo kurki uwielbiam. Więc już wiadomo, że u nas w tym roku są święta, już zdecydowaliśmy o tym. Jak się nic nie wydarzy takiego w rodzinie, to święta będą u nas. Bożego Narodzenia i już myślę o świętach. Ja już się nie mogę doczekać tych świąt w tym domu, jak stanie ogromna choinka. Dobra, dalej, co kupiłam z aplikacją, są też ogórki i wychodzą po 3 z hakiem, bo jest 40% rabatu. No i jak słyszeliście brzdęk, to oczywiście jest teraz piwo smakowe. Tam są 4 rodzaje, jest Somersby, jest ten Jack Capitan, coś tam na G i jeszcze jedno, jakieś 4 rodzaje. 3 plus 3, czyli płacicie za 3, 3 dostajecie gratis. I ja wzięłam 3 truskawka kiwi. I wzięłam 3 pina colady. Zbliża się weekend, to są wszystko z alkoholem, bezalkoholowe. Jeszcze dokupię na pewno. Muszę ściągnąć w ogóle aplikację jeszcze jedną albo i nawet dwie, żeby wiecie, w takich sytuacjach mieć na te piwa, no bo tu jest tylko 6 piw. Co to jest 6 piw? U nas będzie sporo też dziewczyn i będzie też sporo osób niepijących, więc zero by się przydało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o alkohol. Kupiłam żebra wieprzowe w paskach 2 razy, są po 18 z hakiem teraz za kilogram, a ja je lubię właśnie do zupy ogórkowej, taki jeden pasek zawsze wrzucam, ale teraz kupiłam z myślą właśnie może o grillu, może po prostu, wiecie, zgrilluje się to, zobaczymy. I to, co Wam kiedyś mówiłam, to jest już panierowany, to jest bez żadnej etykietki, jest w tym momencie na promocji, filet z kurczaka, w sosie o smaku, w marynacie o smaku ziołowym. Słuchajcie, za kilogram to w tym momencie jest na promocji po 18 z hakiem, a jak wiecie, sam filet kosztuje ponad 20 zł, 23, zależy jaki sklep. A to jest naprawdę genialne. Ja takiego fileta z kurczaka już przetestowałam 3 razy na grillu. Jedną taką pierś wkładam w folię aluminiową, zawijam szczelnie, kładę na grilla. Słuchajcie, tak soczystego kurczaka ja jeszcze w życiu nie jadłam. To jest po prostu przepyszne. Kto by się tego nie tknął u mnie na grillu, każdy zachwalał, że jest genialne. I to jest właśnie ten filet z kurczaka. I wzięłam go w postaci 3 sztuk, 3 opakowania, bo naprawdę on jest godny. Myślę, że jak go wsadzę u nas do piekarnika, będzie tak samo pyszne. Więc to jest takie awaryjne wyjście z sytuacji, po prostu banalnie proste. Nie wiem, jak jest zrobiona, pewnie tu jest, z czego się składa ta zalewa. Mamy składnik 77% fileta z piersi kurczaka, woda, marynata o smaku ziołowym, jest z wody, oleju, hydrolizat białka roślinnego, z rzepaku i kukurydzy, sól, przyprawy, zawiera mieloną gorczycę i ocet spirytusowy, zioła, substancje zagęszczające, guma ksantanowa, szpinak w proszku, naturalny aromat, stabilizator, octan sodu, chlorek potasu, cytrymian sodu, węglany sodu, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca,
przetworzone wodorosty morskie z gatunku jakiś tam sól pieprz. Więc ja ogólnie jestem zachwycona z tym kurczakiem. Mi on mega smakuje. I jeszcze jedna żebra. I tyle. I to są moje zakupy na dzisiaj, ale to są, że tak powiem, takie, wiecie, w biegu. A kolejne będą jutro. Jutro mamy piątek. Jutro jadę na duże zakupy. Dzisiaj wieczorem siadam, robię listę. I jutro jadę na zakupy i będę obganiała zakupy i jutro już będę działała w kuchni, przygotowując kolejne rzeczy, więc z tego film też będzie. A na chwilę obecną się z Wami żegnam. Jestem, kochani, w drugiej części holu, ogromnego holu. Dużo rzeczy kupiłam, dużo rzeczy się pokończyło i muszę sprawdzić listę, bo coś mi się wydaje, że jednej rzeczy nie kupiłam. Ale to zaraz zerknę na listę i zobaczę. Rozpakowujemy wszystko. Muszę sięgać po kolei, skąd to zabieramy, stąd zaczynamy. Więc tu mamy Lidl. W Lidlu kupiłam z etykietką kurczaka, filet z kurczaka, z piersi kurczaka. Wychodził po 17 zł za kilogram. I to jest ten z tego biesiadny, ten chów bezklatkowy czy coś tam. I tego wzięłam 3 opakowania, ale 1,5 opakowania już skroiłam, bo mieliśmy dzisiaj tortille. Na targu kupiłam takie pyszne malinowe pomidory, ale to są raczej pomidory takie, wiecie, od tak zwanego chłopa. One były na takim stoisku, gdzie no, zaopatrują się na giełdach, ale chyba część rzeczy mają też i swoich, bo po prostu obłędne są pomidory w smaku. To na targu. Dalej w Lidlu kupiłam łopatkę jedną, ale po prostu tak ładną. Taką, wiecie, no jak karczek po prostu wygląda, jak taka tłustsza, może delikatnie szynka. Ale stwierdziłam, że nie było żadnego takiego mięsa, a my przecież mamy jutro kolejną parpetówkę, nie było żadnego takiego mięsa na żadnych promocjach, więc stwierdziłam, że sama zamarynuję dzisiaj ten karczek, ja go zaraz pokroję, rzucę go w jakąś marynatę, obleję sosem barbecue, posypię i po prostu przez noc się będzie marynował i też będzie ok. Przynajmniej będę wiedziała, co mam na stole, chociaż takich gotowców też trochę mam. Wcześniej Wam mówiłam, że żeberka są w promocji, a dzisiaj trafiłam żeberko z końcową datą ważności do jutra i zostało jeszcze przecenione o 50%, więc to sobie zamrożę, bo to jest takie mniejsze, więc idealnie na zupę, a tamte dwa pokroję i też wrzucę w marynatę i jutro się może zawinie. Zobaczymy, zapytam się męża, czy chce żeberka na grilla. Halibuta jednego też trafiłam z etykietką, mega mnie to cieszy, bo powiem szczerze, chyba kiedyś raz kupiłam, ale był ze skórą czy coś i coś było nie tak z tym halibutem, a tu mamy filet bez skóry, więc wiadomo, chyba jedna ze zdrowszych ryb, najzdrowszych. I moment, bo to Biedronka, mam posegregowane mniej więcej, widzę, że jak się ruszam, tak światło pada. Powiem Wam ogólnie, że jestem czasowo tam, gdzie słońce nie dociera, bo dzisiaj strasznie dużo się u nas działo, ale o tym to może w innym filmie, jak będziemy coś przygotowywać. Zaraz jadę po Ksawerego, bo Ksawery już dojeżdża. Mamy godzinę 17, więc myślę, że to jest kwestia 10-15 minut, jak przyjedzie Ksawery. I muszę rozpakować częściowo walizkę, albo je zostawię i po prostu rozpakuję dopiero, jak się impreza skończy. Bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz robić sobie bałagan z praniem i tak dalej, bo gdzie ja go porozwieszam, przecież goście jutro będą. Także no dużo się dzisiaj u nas działo, bardzo dużo. Mamy listwy położone już, ale to już Wam pokażę w innym filmie. Kupiłam też na ryneczku Lidla truskawki, 750 gramów po 13 z hakiem. U nas na targu dzisiaj truskawki były po 17, ale jak popatrzyłam, jak te truskawki wyglądają, gdzie one już tym słońcem takim, wiecie, były przebite, a mi są potrzebne do ciasta, więc one powinny być w miarę twarde i ładne, bo będę robiła te ciasto z galaretkami i na serkach homogenizowanych. No więc stwierdziłem, że wolę kupić w Lidlu. To też są polskie truskawki. Łubianeczka oddam teściowej, na pewno będzie chciała, bo ona tam po malinkach czy po truskawkach takie rzeczy to, wiecie, zbiera sobie, bo ma swoje. Na targu kupiłam oczywiście rabarbar, zatem poleciałam głównie na targ, bo przecież ciasto z rabarbarem też musi być. No i mam zamiar zrobić jeszcze malinową chmurkę. Zobaczymy, czy się wyrobię, bo jest trochę późno. Ja te ciasta muszę dzisiaj ogólnie wszystkie porobić.
Dwa to jest ekspresowo, prawda? Bo one już nawet ich nie będę nagrywała, bo już one były na kanale. Malinowa chmurka też była na kanale, ale znalazłam przepis na inne ciasto jeszcze i też mnie ono korci. I tak się właśnie zastanawiam, czy by go jeszcze nie zrobić. Chociaż cztery ciasta to jest zdecydowanie za dużo, a malinowa chmurka znowu ze mną chodzi. Jedno ciasto to głównie dzieci, obstawiam, zjedzą. No nie wiem, może na następną imprezę zrobię te ostatnie ciasto. Pomyślę, zobaczę, jak się wyrobię, bo dzisiaj ogólnie stwierdziłam, że muszę ponakrywać wszystko, posprzątać. Nie, nie będę Wam dzisiaj mówiła o tym. To będzie w innym filmie. Tak, nagramy to inaczej. Dobra, por, bo będzie sałatka z ta, co była w zeszłym tygodniu, czyli z paluszkami krabowymi, więc pory jest mi potrzebne. Wczoraj też teściu był i nam przywiózł ogórki. Mega chrupiące są ogórki, mega chrupiące. Co dalej? Dalej mamy dwa pęczki rzodkiewek do sałatki. Ogólnie z tego grilla już przepisy Wam zostawię do wszystkiego. To oczywiście, co było, to Wam pokażę, tylko że na przykład tak jak ciasto malinowa chmurka czy coś tam, że zrobiłam coś, ale przepisy już do tego macie. Ale to, czego nie było, to oczywiście zostawię Wam albo linki ze stron, z których korzystałam, albo Wam będę nagrywać. Nie, nie będę nagrywać. Po prostu Wam podlinkuję sałatki, które będę robiła, albo jak one są inspiracją z jakiejś strony. To Wam po prostu zostawię na miarę na tą stronę i tyle. Nie będę tutaj pod siebie podbijała. Dwie główki sałaty lodowej, bo będę robiła tą sałatkę z... Już ona też była na kanale, z pomidorami suszonymi, bo ta sałatka mi zawsze fajnie schodzi na tych imprezach, a to jest dokładnie to towarzystwo, co lubi tą sałatkę, z mozzarellą. Szynkę muszę kupić, wiedziałam, że czegoś nie kupiłam, ale to nic. Zaraz jadę pod Sewerego, to z nim pojadę do sklepu i kupię. Dalej kupiłam cytryny do sosów, głównie do sosów. I kupiłam maliny, które muszę włożyć do zamrażarki, bo zaraz mi całkowicie padną. Zapomniałam o tych malinach, wiecie? Całkowicie zapomniałam. Kurde, nie mam ich gdzie włożyć już nawet. Chleb wyciągniemy i tak trzeba wyciągnąć. Dalej. Kolejna główka sałaty lodowej. Główka numer 2. Kupiłam też do deski z serami, do deski takiej, może nie hiszpańskiej, ale do takiej deski przekąskowej winogrono. Mąż próbował, mówi, że mega twarde i mega słodkie. No i kupiłam też bułki. Już u nas bułek to nie było, jak Ksawery wyjechał, 2 tygodnie. Więc kupiłam bułeczki. Czekajcie, gdzieś mój statek odstawię. Kupiłam ciasto francuskie właśnie do... Do czego? Co ja robię? Łososia w cieście francuskim. Myślę, że zejdzie. Mój mąż ogólnie zjadł po imprezie i stwierdził, że był bardzo dobry, więc robię go ponownie, tylko że mniejszy kawałek. Galaretki truskawkowe wzięłam 3 razy, bo mi zabraknie. I wzięłam też 2 malinowe. W Biedronce w ogóle nie było galaretek. W ogóle bardzo dużo towarów w Biedronce nie było. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to jogurt grecki, właśnie do pomidorów jest mi potrzebny, a to najbardziej grecki. Serki wzięłam truskawkowe do ciasta, więc ciasto będzie mocno truskawkowe. I wzięłam też dla dzieci na stół, chyba u nas zacznie zaraz lać, bo strasznie zaczyna wiać. Dzieciom na stół wzięłam, wiecie, przekąski takie. I tyle. Nie, dalej to mamy, nadal mamy Lidla. Wzięłam boczek, bo się bardzo ładny mi boczek trafił. Już dawno takiego ładnego boczku w Lidlu nie trafiłam. Z reguły jest zaraz rozbierane. Dzisiaj chyba gdzieś trafiłam na otwarte nowe pudełko. Wzięłam również daktyle właśnie do tego drugiego ciasta, kiedy one mają datę ważności. Data ważności tu jest do 30 września, czyli mogę to drugie ciasto zrobić ewentualnie na kolejną imprezę. I dalej co zrobiłam? Kupiłam jeszcze chipsy, jedne takie i jedne fromażki do pokrutania. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to taśmy pakowne, bo dzisiaj mi praktycznie na Vinted, ja dzisiaj miałam całe auto załadowane, wszystko mi na Vinted poschodziło. Wszelkiego rodzaju, wiecie, te doniczki, co miałam srebrne, została mi jedna patera, wszystko poszło po prostu, zasłony poszły, jak leci. Dzisiaj ze wszystkimi paczkami, 6-7 paczek dzisiaj miałam.
Także fajnie, że zeszło, przynajmniej moment mi się zrobił porządek w sypialni. Kupiłam teraz takie wino z Carlo Rossi i to jest wino, kochane moje, lekko musujące ponoć. Jest cała kolekcja z tego wina. Ja jeszcze tego wina nie piłam, mam truskawkowe w lodówce i nie było ono otwarte, bo na ostatniej imprezie się okazało, że nikt kompletnie wina nie będzie pił. Tutaj mam nadzieję, że część osób będzie piła wino, a jak nie, no to trudno, to ja będę piła wino. Jak nie teraz, to za tydzień, jak nie za tydzień, to za dwa. Imprez i okazji się na pewno znajdzie do tego, żeby te wino wypić. I to jest coś na zasadzie półsłodkiego wina, lekko gazowanego, takiego wiecie, a la prosecco w formie owocowej. Mega jestem ciekawa tego, więc zakupiłam kolejne. No i oczywiście awokado, bo będzie też sałatka z truskawkami, więc część tych truskawek na pewno odłożę do sałatki. I w Lidlu jeszcze zakupiłam paróweczki jedne. Gdyby jakieś dziecko naszło, nie chciało nic z grilla jeść, to parówki zawsze dobre. I kupiłam też te mięsko, dwa opakowania właśnie na grilla na jutro. I tyle by było, jeżeli chodzi o Lidla. Zakupiłam jeszcze 5 czekolad, bo przyjeżdżają też nasi znajomi, którzy przyjeżdżają z dziećmi. Większość osób jest bez dzieci, oni przyjeżdżają z dziećmi. No i my tak zawsze między sobą, wiecie, dzieci, każdemu dziecku jakieś czekolady zawsze daje. I tak nie wiem, czy oni teraz przyjadą z czekoladami, czy nie, więc wolę mieć, jak nie mieć i być przygotowana, a jak nie, to też się zje. Chociaż wolałabym, żeby przyjechali, bo to jest moja ulubiona czekolada z Wedla i wyrąbałabym ją po prostu bez najmniejszego poczucia winy. I później zajechałam, wcześniej w sumie byłam, nie, jeszcze w Lidlu kupiłam dwa opakowania sałaty z młodych listków. Już powiedziałam, że w Stokrotce więcej nie kupię, bo ostatnio to, co w Stokrotce kupiłam, to praktycznie w całości wyrzuciłam, dlatego że były same twarde kawałki. No bo po prostu jakby z końcówek robili to, jakby sałatkę, nie wiem, położyli na stół, a końcówki zsiekali i wrzucili w opakowania. Już drugi raz się nadziałam, już powiedziałam, więcej tego nie kupię. No i dalej, o, Ksawery mi pisze, że jesteśmy już w miarę blisko, za jakieś 10 minut wyjeżdżamy, więc sorki, zaraz do Was wrócę i jadę po dziecko. No, synio już w domu, całe i zdrowe, walizka wypakowana. Byliśmy jeszcze w Action kupić takie szczotki. Nie mam ich tutaj, gdzieś zostawiłam. Szczotki do odkurzacza takie uniwersalne. Wiecie, żeby były szersze, są w Action. Zobaczymy, jak mi się sprawdzą, jak będą fajne, to dam Wam znać oczywiście i Wam pokażę te szczotki. Ale co tam, przechodzimy do zakupów z Biedronki. Wzięłam też jeden chlebek. Miałam nawet ambicje, żeby zrobić chleb, ale patrząc, która jest godzina, że już dochodzi 18, a ja dalej Wam nagrywam zakupy i mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim dzisiaj chcę zrobić ciasta i przede wszystkim dzisiaj chcę zrobić niektóre też sałatki, znaczy sosy może do sałatek. Tak, żeby wiecie, jutro było mniej roboty. Mąż pewnie poodkurza. Pomyjemy podłogi i no i trzeba poprzecierać wszystko, prawda, bo już się jednak przez tydzień to trochę zakurzyło, czy lustra trzeba poprzecierać, bo to już wiecie jak jest, nie? Także tak, no i dobra, lecimy, mozzarella jedna do sałatki, wzięłam też płatki owsiane, bo ostatnio idą cały czas owsianki i górskich nie mam w ogóle, mam tylko błyskawiczne, więc wzięłam górskie. Ja jakoś te z Biedronki lubię najbardziej, nie wiem, jakoś za bardzo ich nie testowałam, nie wiadomo jakich, ale z tych sklepów, co u nas są najbardziej dostępne stacjonarnie, to te mi jako tako najbardziej smakują. Dwa opakowania ręczników, moim zdaniem najlepszych po prostu na świecie. Lepszych ręczników jak te z Biedronki niebieskie nie znalazłam po prostu jeszcze. Co my dalej mamy? Wzięłam też dwie kaszanki. Dwa opakowania. Zobaczymy, jak się sprawdzą na grillu. I wzięłam też serki te a la feta i powiem Wam, że te są o wiele lepsze od tych klasycznych żółty, niebieski i jakiś tam, co są w trzech kolorach. Najbardziej popularne. Całkiem inaczej się ten ser zachowuje, całkiem inaczej się kruszy. Nie jest taki maziasty. No, wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu, jak robiłam do sałatek z tamtym i z drugim i z takim, to miałam porównanie i stwierdziłam, że się przerzucam już na ten. O wiele, wiele lepszy. No właśnie do tego ciasta, które nie wiem, czy zrobię, wzięłam też śmietankę, bo stwierdziłam, że no cztery ciasta to chyba przegięcie. A jeszcze jedną imprezę mamy, więc będę miała gdzie zrobić. Wzięłam też takie nowości, czyli mamy rureczki, ale wiśniowe. Takich jeszcze nie widziałam. Drugie są bananowe.
Więc wzięłam, wiecie, na stół dla dzieci, żeby było. No oczywiście jak dorośli będą mieli ochotę, to też sobie zjedzą, ale to tak pod kątem dzieci wzięłam. Jakieś urozmaicenie, 3 wafelki Darę, moje ukochane. Ale jeszcze ich nie jadłam, na razie sobie leżą. O, to jeszcze wzięłam w Lidlu, bo fajnie mi ostatnio schodziły na imprezie właśnie, jak były dzieciaki, więc teraz też wzięłam. W Biedronce wzięłam też worki, bo są na promocji. Przy 2 opakowaniach jest coś tam taniej, po 3,40 chyba. Do tego ciasta drugiego też mi jest potrzebne. Mascarpone, 2 opakowania, więc również wzięłam. Strasznie mi leci to ciasto. Obstawiam, że może być dobra. Do mojego ciasta z rabarbarem wiórki kokosowe, bo nie wiem, czy mi wystarczy. A jak wystarczy, to i tak wiecie. Jak zostanie, to będzie na za 2 tygodnie. I co jeszcze wzięłam? Wzięłam Lecha Free arbuzowego, wzięłam Heinekena bezalkoholowego. Kilka osób zapowiedziało, że będą pić po prostu coś bezalkoholowego. Część osób jest przyjezdnych, część osób po prostu stwierdziło, że taką opcję będzie wybierało. Więc mamy piwa smakowe, alkoholowe, mamy bezalkoholowe, smakowe, bezalkoholowe, zwykłe. Są też... Jest też whisky, jakby ktoś chciał i co, no i piwo normalne też jest. No i oczywiście wódeczka, która raczej powinna być głównym alkoholem. Na szczęście jutro zapowiadają u nas 24 stopnie. U nas impreza zaczyna się od godziny 16, więc myślę, że wszystko damy radę obgonić, że nie ma takiego, wiecie, parnika, takiej duchoty, więc będzie fajnie posiedzieć morzce, wystawić stół na taras. Ja mam trochę obawy, bo po 19 zaczną latać te komary, te robactwo. Więc ciężko będzie później ten stół taki rozłożony przestawić do domu. Wręcz to jest niewykonalne moim zdaniem. Ale no zobaczymy jeszcze jutro, jak będziemy robić. Wzięłam też 2 opakowania chusteczek, których już dawno nie mogłam w Biedronce dorwać. Po prostu u nas jest jakiś... Dzisiaj wystawili całe pudło i chwyciłam od razu 2 opakowania. No ja mam co teraz wycierać, tych powierzchni trochę jest. Wzięłam też w Biedronce pomidorki jeszcze malinowe, bo stwierdziłam, że tamtych mi na pewno zbraknie, co kupiłam na targu. Zresztą one są dosyć miękkie, więc nie wiem, czy one mi po prostu przetrwają. I wzięłam kilka opakowań kiełbasy śląskiej na grilla właśnie. I tyle jest moich zakupów z Biedronki. Wzięłam jeszcze w Lidlu Pepsi i kolę z napoi. Część napoi jeszcze jest, bo nie wszystko poszło. I byłam jeszcze dzisiaj w Rossmanie i byłam jeszcze w Tedim. I już Wam pokazuję, w Rossmanie byłam, bo skończyły nam się gąbki, a ja te z Rossmana uwielbiam najbardziej i używam ich wszędzie. Kupiłam również zapas mydła, bo już też się pokończyło. Irys i jaśmin, przepiękny zapach, powiem Wam, taki delikatny. Bardzo ładny. Także to też wzięłam. Wzięłam jeszcze, już Wam pokazuję, kolejne mydełko, to jest mydło w piance, ale ja już je mam w naszej łazience i bardzo fajnie mi się sprawdza, więc idzie do łazienki gościnnej. Wzięłam też szczoteczki na wymianę. To są akurat twarde z Procudent. Z takich najtańszych, ale z żadnych ani Colgate, ani Jordana, ani żadnych innych nie ma szczoteczek twardych, są tylko średnie albo miękkie, więc wzięłam tutaj 3 i wzięłam też średnie z Colgate podwójne i one były na promocji po 7,50 chyba, a te za 3 sztuki kosztowały 15 zł, więc takie zakupy, bo te szczoteczki z Lidla, powiem Wam, elektryczne, co kupiłam. Jedną ja już kazałam mężowi dziury robić, wiecie, żeby je podłączać i tak dalej. Mąż mówi, na razie tak Ci na dziko podłączę, sprawdź sobie, czy będziesz używała tej szczoteczki. I powiem Wam, no średnia ta szczoteczka. O, mocniej się przyciśnie, ona się blokuje po prostu. Ja po umyciu tym szczoteczką zębów powiem Wam, że cały czas zaczęłam odczuwać, to jest tak minimalna ilość pasty na tą szczoteczkę, mnie zaczęły boleć po prostu zęby, były bardziej wrażliwe na zimno, na ciepło, tak jakby niedostateczną ilość pasty te zęby dostawały i odstawiłam, pomimo że cały czas pasty Lakalut używałam, odstawiłam tą szczoteczkę, bo po pierwsze miałam wrażenie, że zęby są cały czas nieumyte, jakoś... Za mało pasty szło, za mała powierzchnia jest tej szczoteczki. Nie dało się mocniej przycisnąć, bo ona się zaraz blokowała. No,
Niestety, no cena tutaj ma znaczenie. I jedno opakowanie mam całkowicie nowe. Jedno mam zużyte, jeden kawałeczek, a jedno, znaczy jedną tą, no, szczoteczkę, bo tam są chyba trzy, a jedno mam całkowicie nowe, zapieczętowane. Nie wiem, komuś to oddam albo wrzucę gdzieś na dary, nie mam pojęcia. Na targu jeszcze wzięłam pięknego kalafiora, bo miał być dzisiaj na obiad, ale niestety tak się dzisiaj dzień ułożył, że w biegu zjedliśmy tortille. I jeszcze w Rossmanie wzięłam na wyprzedaży, bo do końca bardzo dużo rzeczy dzisiaj u nas w ogóle było, właśnie z datą do końca lipca. I było przecenione o 50%, było z Dr. Skin, jakiś booster z witaminą C, po 34 zł z 60, 70, 69, ale nie wzięłam, bo tak jak mówię, no mam trochę zapasów, akurat takich rzeczy, co wiecie, balsamy do ciała były z Bielendy, były z Fluff balsamy do ciała, dużo balsamów do ciała było właśnie z datą do końca lipca, więc stwierdziłam, że no do niczego mi nie jest to potrzebne, mogłabym wziąć, ale wiem, że musiałabym to zużyć po dacie, bo takie, tego typu rzeczy mam, chociaż ten Dr. Skin mnie mocno, wiecie, kręcił, nie? Bo to już jest jednak taki droższy booster i szkoda by mi było na niego kasy tak regularnej wydać, ale z drugiej strony no mam teraz co używać. A serum mam bardzo dużo różnego rodzaju. To jest chyba jedyne, czego zapas mam naprawdę na dobry rok czasu, jak nie więcej. Tym bardziej, że co miesiąc zamawiam z Madame Justin i zawsze biorę serum z Loyality. Pomimo, że daję go w rozdaniach, rozdaję go rodzinie. Teraz przyjadą dziewczyny, może też będą chciały, to też im coś tam dam, jak będą chciały z kosmetyków. Ale ogólnie no, mam akurat tego typu akurat kategorię kosmetyczną, więc już tutaj, że tak powiem, nie kupowałam. Ale to jestem bardzo ciekawa, bo to są chusteczki do demakijażu. Jedne i drugie i te kosztowały 6,25, a te kosztowały jakieś hipoalergiczna skóra, skłonna do podrażnień, wrażliwa. Te kosztowały 8 zł, a te 6,50. I kolejną rzeczą, którą wzięłam to już wtedy, to jest gąbeczka, bo w naszej tej fajnej wannie tak, ten zagłówek, który jest, dla mnie jest za wysoko. Ja muszę siedzieć praktycznie na baczność, żeby na nim mi głowa się opierała, a wtedy one mają takie przystawki, więc mogę go sobie wziąć po prostu niżej. I wtedy nie będę musiała, wiecie, tak leżeć z zadartą głową, bo mało mi było wygodnie, powiem Wam szczerze, wanna fajna, ale dla mnie po prostu to są gabaryty tej wanny są dostosowane do mojego męża, bo on jest wysoki. Ja miałam problem, żeby się swobodnie położyć, bo albo leżałam tak, że podbródek mi dotykał tutaj klatki piersiowej, albo miałam tak zadarte, że aż mnie szyja z tyłu bolała, więc mogłam patrzeć w kominek, a już mojego gwieździstego nieba niekoniecznie mogłam sobie pooglądać, bo już mnie bolał po prostu kark. A na tym myślę, że jest to rozwiązanie na moje całe zło. Jest to taka gąbka do kąpieli, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Kosztowało to 15 zł. I u mnie odwiecznym problemem jest na stole brak koszyczka na chleb. Mam jeden koszyczek, ale jest on bardzo mały i śmieję się, że ksiądz na tace nawet jak chodzi i zbiera, to ma większe koszyczki. A wiadomo, że jak jest impreza, to jeżeli miałby być jeden koszyczek, to powinien być większy. My teraz zazwyczaj mamy takie imprezy na minimum 15 osób, więc jeden koszyczek to jest mało, pasowałoby dwa albo jeden, ale duży i żeby on stał na stole, więc kupiłam takie a la wiklinowe, nie wiem, to z pędów bambusa, z czego to jest. Jest tu coś, wyprodukowano w Wietnamie. Zaraz zobaczymy, czy to jest napisane, z czego to jest. Koszyk dekoracyjny, no dobra, może i dekoracyjny, ja mam zamiar na to położyć właśnie serwetkę i na czymś takim poukładać kromki chleba. I wzięłam dwa, żeby było po jednym i po drugim, po jednej i po drugiej stronie na stole. Myślę, że bardzo fajnie mi się to spraktykuje, mega mi się to podobało. Jedna taka paterka kosztowała 25 zł i mam nadzieję, że mi się sprawdzi na tej imprezie. I tyle by było, kochani moi. Więc ja się zabieram za rozkładanie tego wszystkiego. A jeszcze kupiłam w Biedronce sobie kwiatki, piękne goździki w takim mocno różowym kolorze, a drugie w takim bladym. I połączę te goździki, włożę do wazonu i będzie stał tutaj na blacie. Także to by było na dzisiaj tyle. Ja się z Wami będę żegnać, a za chwilę się będę witać, bo będę nagrywała drugi film z tego, co przygotowuję, jak przygotowuję wszystko. Część rzeczy będę nagrywała, część Wam tylko pokażę.
I ogólnie mam nadzieję, że film kolejny zakończy się właśnie tym, jak ten stół wygląda, że zdążę nagrać ten stół, zanim goście przyjadą. Bo już jestem nauczona doświadczeniem, że powinnam to inaczej rozplanować, więc ja się biorę za robotę. Z Wami się żegnam i za chwilę się będę witać w kolejnym filmie. Do zobaczenia, miłego weekendu, spokojnego i fajnego Wam życzę i buziaczki. Miłego dnia.